Proszę Państwa, ostatni panel, najliczniejszy, panel związany z nowoczesnymi metodami ochrony roślin. Co pod tym rozumieć, to chyba za chwilę nam to wyjdzie w dyskusji. Zaprosiłem do tego panelu nie tylko przedstawicieli firm działających na rynku ochrony roślin, począwszy od pana Mateusza Pluta z firmy Kopert, pana Pawła Piotra Przybysza z firmy Fargo, pana Przemka Kowalewskiego z firmy Ceres. Zaprosiłem jeszcze dwóch kolegów tutaj od nas z Vitroflory, osób, które w sposób praktyczny u nas realizują te wszystkie nowe wyzwania i kierunki, z którymi się spotykamy. I podobnie jak w substratach torfowych, jak w innych obszarach naszego działania, mamy do czynienia z sytuacją zmniejszania się ilości dostępnych substancji czynnych, wycofywania z rynku kolejnych znanych nam produktów chemicznych, które przez lata były skuteczne, byliśmy zadowoleni i zdejmowały nam problem z głowy, ale niewiele pojawia się alternatyw. I pierwsze pytanie, które się oczywiście nasuwa, czy możemy sobie z tym poradzić? Jak rozmawialiśmy tutaj wewnętrznie z kolegami, to zawsze konkluzja jest taka, że pierwszą rzeczą, od której musimy zacząć, to jest dobrze prowadzona uprawa, czyli dobra sadzonka, dobry substrat, uprawa prowadzona we właściwych warunkach, dobre nawożenie, czyli sprowadza się to do tego, co wszyscy znamy, do powiedzenia, że na krzywe drzewo każda koza wskoczy. Naszym podstawowym zadaniem jako ogrodników jest takie prowadzenie uprawy, aby rośliny same w sobie były odpowiednio mocne i przygotowane. I potem wchodzi jeszcze kolejna rzecz, której nie było w sytuacji, kiedy stosowaliśmy preparaty chemiczne, a mianowicie profilaktyka. I tu się też pojawiają nowe możliwości. I pierwsze pytanie do kolegów z Vitroflory. Czy jest możliwe zapanowanie nad ochroną, nad chorobami, nad szkodnikami, metodami biologicznymi? I jak do tego dojść? Marek, ciebie poproszę o odpowiedź. No ja myślę, że jest to możliwe i robimy to z powodzeniem od wielu lat. Rozpoczynaliśmy już ponad 10 lat temu pracę z wprowadzeniem mikroorganizmów do naszych upraw. I z roku na rok, chociaż oczywiście nie było to łatwe i nie było to, jakby to powiedzieć, nie widać było szybko takich rezultatów, jakbyśmy sobie oczekiwali. Natomiast z roku na rok było widać, że ta biologia zaczyna działać i teraz, w tym momencie jesteśmy w stanie powiedzieć, że tak, jesteśmy w stanie metodami naturalnymi, metodami biologicznymi, zabiegami agrotechnicznymi, powrotem do tego, co kiedyś się robiło w starym ogrodnictwie, jesteśmy w stanie dzisiaj produkować, chronić nasze rośliny i dać ten materiał w dobrej jakości. Jest to możliwe. Bardzo przepraszam, bo przedstawiłem tutaj panów, a nie przedstawiłem moich kolegów. Marek Bąkowski, 15 lat w firmie i właściwie od samego początku zaangażowany w te nowe technologie i w nowe metody ochrony. I Jakub Bogusławski, stosunkowo młody, członek zespołu badawczo-rozwojowego. I nie, no bardzo młody, ale Jakub od tej strony naukowej, badawczej sprawdza to faktyczne działanie, czyli jak koledzy na produkcji czymś prysną albo coś zalecą, to Jakub sprawdza, czy to działa. Czyli wiadomo, że można. Może od razu możemy powiedzieć, myśmy w firmie zredukowali zużycie środków chemicznych już prawie 70%, prawda? No znaczna jest redukcja, ponieważ tych narzędzi do ochrony naturalnej, ochrony biologicznej przybywa z roku na rok i oferta staje się już bardzo konkretna, bogata.
My na przestrzeni wielu lat mieliśmy możliwość skorzystania z różnych biopreparatów, czy to z entomofagów, czy to z grzybów, z bakterii pożytecznych. Więc mamy już pewien obraz. Oczywiście to jest może nie trudne, ale jest to wymagająca gałąź ochrony, bardzo wymagająca. I tutaj w naszych rozmowach wielokrotnie wychodziło i z tym chcieliśmy się z Państwem podzielić, bardzo ważne. To, co podkreślasz Ty zawsze, ale myślę, że wszyscy Panowie się z tym zgodzicie, że takie są dwa warunki. Jak zaczynamy wchodzić w biologię, to nie liczmy, że zobaczymy natychmiast efekt. W większości wypadków nie zobaczymy i to wiele lat ta klasyczna ochrona roślin spychała biologię na boczny tor, no bo ja pamiętam rozmowę z bardzo zacnym, cenionym przeze mnie profesorem zajmującym się ochroną biologiczną, jak mu mówiłem, że stosujemy mikroorganizmy, te najbardziej podstawowe EM-y. Nie, robiliśmy doświadczenia w sadach, to nie działa, bo w klasycznym układzie oprysk chemiczny, oprysk biologiczny, to nie działa. No bo rzeczywiście co jest tak ważne, jest. Marek, Ty to mówiłeś bardzo wyraźnie, co jest ważne przy stosowaniu biologii? No to jest pójście w tą biologię od podstaw, czyli przygotowujemy teren, przygotowujemy podłoże, zaszczepiamy, w ogóle myślimy zupełnie w inny sposób. Jakby to powiedzieć, wykluczamy w pierwszym rzędzie, że to jest niemożliwe. Jeżeli sobie ktoś tego nie wykluczy w głowie, że to jest niemożliwa ochrona metodami naturalnymi, biologicznymi, no to potem cały czas będzie go kusiło, żeby z tej półki ściągnąć tą chemię. To jest bardzo ważne. Myśmy to nazwali w ten sposób, ja to sobie zapisałem w czasie naszej rozmowy, że jak wchodzimy w ochronę biologiczną, to potrzebna jest, proszę Państwa, potrzebny jest czas, potrzebna jest cierpliwość i tak. Systematyczność. Tu kolega z firmy Kopert będzie mówił o dostępnych preparatach, ale jeden z takich przykładów, który ja często cytuję, dzisiaj go tutaj nie ma, ale uzgodniłem, że mogę to powiedzieć. Jeden z kolegów tutaj z firmy, jak zaczynaliśmy stosować nicienie na ziemiórkę, no wpada, a jeszcze wtedy były dostępne preparaty chemiczne, których już dzisiaj praktycznie nie ma na rynku, wpada do mnie do biura, mówi: dyrektorze, to nie działa, już muszę pryskać. Ja mówię, jak ta larwa wygląda? Czy ona jest wesoła, biała, ruchliwa? No nie, ona jest taka trochę bardziej osowiała. Mówię, wziąłeś ją pod binokular, już te larwy tamtego nicienia w niej się rozwijają. No nie wziąłem. Przychodzi za godzinę, mówi, nie, one tam już są. Mówię, to poczekaj jeszcze jeden dzień, one już nie żerują. One za dwa dni zdechną, a te nicienie się rozejdą i będą infekowały następne. To jest ta cierpliwość, ale idąca też za tym wiedza, tak? Tak, takie właśnie były początki. Nicienie tutaj z firmy Kopert, Steiner-Nema plus nasze młode byliny, plus ten agar, który był takim wabikiem, do tego cukru wszystko leciało, wszystko lgnęło. Było ciężko sobie poradzić, wysoka temperatura, wysoka wilgotność, dużo jedzenia, no po prostu ziemiórka szalała. No i wtedy rośliny młode, delikatne, cienka skórka, więc na chemię też bardzo wrażliwe. I zaczęliśmy tymi nicieniami, ale nieustępliwie, czyli co 10, co 14 dni. Rośliny wychodziły z aklimatyzacji w pełni zdrowe, w dobrej kondycji. Chodziło o to, żeby je przez ten najgorszy moment przeprowadzić. I od tego się właściwie taka walka ze szkodnikami zaczęła, walka ze szkodnikami, biologią. I myślę, że tak, aby usystematyzować trochę tą naszą rozmowę, to w kategoriach tych biologicznych czy naturalnych środków ochrony nie tylko są preparaty mikrobiologiczne, grzybowe czy entomofagi, ale zacznijmy od tych preparatów, które mamy na półkach z pestycydami, które są pochodzenia naturalnego, ale również różne związki bazujące na znanych od stuleci pierwiastkach chemicznych, takich jak miedź czy siarka, które wracają na rynek, są naturalnymi preparatami, ale w innej formie. Piotrze, firma Fargo takie ma w ofercie i promujecie je. Powiedz parę słów na ten temat. Tak, jak najbardziej. To na rynku
rynku. Teraz mamy coraz więcej możliwości ze względu na to, że technologicznie firmy produkujące są w stanie te znane substancje nam sformułować z nowymi nośnikami, przez to coś, co taka zwykła siarka miedź, która była dotychczas tylko kontaktowa i dość łatwo zmywalna. Teraz załóżmy mamy ten heptaglukonian miedzi, który jest faktycznie substancją systemiczną i się wchłania do rośliny. I to może to jest takie bardzo fajne, to promujemy to takie rozwiązanie, nie że to jest coś, co przechodzi, wow, będziemy robić tylko tym i mamy, likwidujemy ochronę chemiczną, ale to do takich rozwiązań hybrydowych, żeby dołączyć to do tej coraz mniejszej ilości środków chemicznych, dołączyć te nowe możliwości, które mamy razem stosować, to wydaje mi się, że to jest taka ciekawa perspektywa i daje jakby nowe możliwości i warto po prostu stosować, bo to jest tak naprawdę nowa technologia w tych preparatach. Ten wasz preparat miedziowy nazywa się Heptapro, Heptapro, tak? Heptapro. Ale my już od bardzo dawna stosujemy również w naszej produkcji Prestop, prawda? Tak, stosujemy Prestop. To jest preparat, który tutaj głównie stosujemy w walce z szarą pleśnią, gdzie wiadomo, uprawa, produkcja w multiplatach nastręcza nam tego problemu. To się pojawia już w momencie, kiedy jeszcze nie mamy tyle słońca, nie mamy takiej możliwości wietrzenia w okresie tym wczesnowiosennym, zimowym. Czasami jesteśmy zmuszeni przechowywać jakieś partie roślin, sadzonek czy roślin kolekcyjnych przez okres jesienno-zimowy w pomieszczeniach o małym przepływie powietrza. Wtedy ten problem się pojawia. Z tym możemy sobie spokojnie poradzić, czy poprzez już preparaty biologiczne, czy poprzez właśnie takie substancje jak siarka, miedź, cynk, czy powiedzmy chociażby zwykła soda oczyszczona, która też jest dostępna w różnego rodzaju już dedykowanych produktach, ale jako i także swoista substancja ale do ten, użycia. Ten Prestop, o który spytałem, on jest w waszej ofercie. Możesz coś powiedzieć więcej? Też jest, bo to jest taki, tak jak zarówno w ogóle wiele preparatów tych mikrobiologicznych, to są często marki, które gdzieś tam ludzie kojarzą jeszcze sprzed lat. I też warto jest dodać, że producent, wszyscy praktycznie producenci tych środków mikrobiologicznych poprawiają formulację tych środków z czasem, dzięki czemu na przykład Prestop jest odporny na, kompatybilny z większą ilością chemii niż na początku, jak był na rynku. Tak, a nazwa się nie zmieniła. To tak samo jak z Kopertanicie, nie, też zmieniali formulację, mamy inną rozpuszczalność, a to nazwa jest ta sama. To też, żeby nie zrażało czasem, że jeżeli ktoś stosował jakiś preparat mikrobiologiczny i to było, nie wiem, 10-15 lat temu, to trzeba być świadomym, że tak naprawdę formulacyjnie teraz to, co jest na rynku, to jest zupełnie co innego. I dzięki temu lepsze efekty uzyskujemy. Ogólna opinia jest taka, że czym nowsze, tym gorsze, nie? Mam nadzieję, że nie. Twierdzą, że nie, dobrze. Czyli my cały czas kręcimy się teraz przy ochronie biologicznej związanej z chorobami grzybowymi przede wszystkim. To jeszcze pozostańmy tutaj. Mamy te preparaty bazujące na substancjach mineralnych, o których wspomnieliśmy, ale jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków to są preparaty mikrobiologiczne i my od grubo ponad roku wspólnie z firmą Ceres korzystamy z takich preparatów i testujemy i sprawdzamy firmy LG Italia. Przemek wie wszystko chyba lepiej niż ci producenci sami, bo na polskim rynku działa, nie? I ma dużo pytań. Powiedz nam coś o tych preparatach. Tak, w zasadzie firma LG Italia zaczęła produkować swoje preparaty mikrobiologiczne 10 lat. I faktycznie ciekawa uwaga Piotra przed chwilą o tym, że te preparaty mimo braku jakby zmian nazw, one się cały czas rozwijają. My to widzimy, my jako Ceres jesteśmy z firmą LG Italia od 6 lat i widzimy faktycznie, jak rok w rok dodawane są do preparatów już użytkowanych przez klientów nowe gatunki grzybów, nowe gatunki bakterii, których zadaniem jest jakby poprawienie efektów czy
zuniwersalizowanie produktu, umożliwienie stosowania go w szerszej gamie produkcji. Kuba, ciebie spytam, bo ty każdy ten preparat bierzesz do ręki i ty go po raz pierwszy stosujesz u nas w firmie, będąc w kontakcie tu z panem Przemkiem, który jednak jest po stronie sprzedawcy, a nas interesuje skuteczność. Ty masz tego ducha naukowego w sobie. Na czym polega działanie tych preparatów mikrobiologicznych, które stosujemy dzisiaj bardzo mocno? Jesteśmy chyba najbardziej zadowoleni z tej linii włoskiej, prawda? Tak. Polega mechanizm tej ochrony biologicznej i co tu jest ważne, bo wiemy, że to ma zarówno efekt profilaktyczny, jak i ochroniarski zwalczający, prawda? Powiedz parę słów na ten temat. Tak, te preparaty akurat są dobrej jakości, jest duża ilość zarodników, ale głównie te preparaty pełnią funkcje, jak to powiedzieć, antagonistyczne, zasiedlają, przerywają tak naprawdę cykle rozwojowe, to znaczy preparat działa na larwę, na jaja. Mówiliśmy o grzybach przede wszystkim, tak, ale tak. Na szkodniki też, tak? Tak, mówimy o grzybach. Natomiast jeżeli chodzi o bakterie, to w dużej mierze chodzi o metabolity bakterii. Czyli to jest dosyć istotne. Preparaty, które oferujecie, to są preparaty bazujące na bakteriach i na grzybach, ale bardzo często tym czynnikiem działającym najbardziej są metabolity tychże mikroorganizmów. To jest bardzo ważne. Natomiast co jest istotne waszym zdaniem w samym zastosowaniu? Bo tak jak ja to rozumiem, różnica między biologią a chemią polega na tym, że pryskasz czymś, co jest żywe. Jest tak? Nie pryskamy samymi metabolitami. Ewidentnie tak jest. Metabolity działają jakby w pierwszej chwili po podaniu takiego preparatu, natomiast bakterie zostają z uprawą na dłużej. Na jak długo, to zależy od wielu czynników, dlatego czasami polecamy powtarzanie zabiegów. Natomiast generalnie mikroorganizmy zostają z roślinami na dłużej i w roślinie bądź w środowisku rośliny produkują te metabolity i wpływają na jakość tej naszej czyli produkcji. Jednorazowy oprysk, pierwszy, zasiedlenie środowiska powoduje, że ten efekt zabezpieczający trwa. Znaczy to, że to jest żywe, to między innymi się zorientowałem, jak kiedyś poprosiłem Kubę, coś mi przygotuj na pomidory, a on mówi, dobra, ale na jutro rano, bo muszę namieszać. I przygotował to, co wy dostarczacie, potem całą noc pompka akwariowa to napowietrzała, żeby dopiero ten aktywny preparat mógł trafić do moich rąk, ale rano to ja już byłem w biurze, więc ktoś mi to opryskał, te pomidory pewnie, chociaż staram się tam wszystko robić sam. To pokazuje, że to jest, ta wiedza jest tutaj potrzebna. O tym jeszcze za chwilę trochę powiemy. Jest potrzebna jakaś systematyka w tym przygotowaniu i przestrzeganie pewnych norm. To tak jak pan mówił, to nie jest tylko sięgnięcie z półki i zastosowanie, ale też właśnie przemyślane działanie z tą biologią. Stąd też ważne są te informacje zwrotne, tak dla pana Przemka od nas, jak i dla nas są ważne informacje, które nam panowie tutaj wszyscy przekazują ze świata producentów. Jak się z państwem kontaktują, w państwa gospodarstwach, zbieramy też doświadczenia, ich doświadczenia z ich produktami od państwa. To jest też dla nas ważne doświadczenie, myślę, że najważniejsze. Tak jest. Oprócz tych biologicznych, przeciwgrzybowych i częściowo przeciwszkodnikowych, nie moglibyśmy mówić o nowoczesnych metodach ochrony czy współczesnych metodach ochrony, jeżeli byśmy nie tknęli tego całego bloku, który się nazywa pożyteczne owady, tak zwane entomofagi, czyli owady, które są, nie zawsze owady, to są czasami pajęczaki z różnych grup, które są antagonistami, które są zwalczającymi inne szkodniki. I tu jest parę, albo pytań jest bardzo dużo, natomiast Kopert jest od lat liderem na tym rynku, firma ponad 60 lat istniejąca. Oczywiście macie konkurencję, tych firm jest kilka, natomiast wy macie z mojego rozeznania ciągle najlepszy dział badawczo-rozwojowy, najszybciej idziecie do przodu, jeśli chodzi o tę entomofagię. Proszę
proszę powiedz parę słów, co już tak naprawdę się sprawdziło, gdzie wasze preparaty już są standardem na, czy wasze, może nie preparaty, tylko wasze szkodniki są standardem na rynku? Panie Tomaszu, wszystko się zgadza. Tak, największym know-how, jakby to powiedzieć, koperta jest właśnie wiedza i jakość tych produktów. Jeżeli chodzi o standardy, które my tutaj kopiujemy w różnych rodzajach uprawach, to właśnie są też nicienie, ale też drapieżne roztocza, głównie tutaj w uprawach warzyw pod osłonami one się dobrze spisują, ale tutaj w firmie Vitroflora też je stosujemy do zwalczania przędziorków, ciornastków. My też łączymy bardzo często różne grupy preparatów biologicznych, makro i mikrobiologiczne, ale też czasami łączymy je z środkami chemicznymi, ponieważ jest grupa środków chemicznych, które nie mają negatywnego wpływu na biologię, a są w stanie nam ją wesprzeć. To, co już było powiedziane, biologia jest bardzo fajnym rozwiązaniem i jedynym rozwiązaniem interwencyjnym z biologii. Tutaj, jeżeli chodzi o organizmy żywe, to faktycznie są nicienie, które możemy zastosować tu i teraz i one od razu działają. Jeżeli chodzi o pozostałe produkty właśnie mikro i makrobiologiczne, wymagany jest czas, który jest potrzebny do nabudowania populacji, czy to grzybów entomopatogenicznych, czy też pożytecznych owadów. Mogę się nie zgodzić? Może pan? Bo powiedziałeś, że tylko nicienie. A ja zostałem uratowany przez was, ponieważ państwo się zorientowali, że ja mam bardzo szerokie spektrum zainteresowań przez warzywnik, kury, ogród i różne inne rzeczy, ale też mam trochę roślin doniczkowych. I gdyby nie wasz chrząszcz czy żuk, nie zapanowałbym nad wełnowcem. Pamiętam, no. Stripper. No, tak. I to już dwukrotnie. Proszę państwa, jeżeli macie klientów, czy sami w domu, jakąś palmę, choję, czy inne rzeczy, bardzo często macie problem z wełnowcem. Albo wywalacie, albo jeżeli to jest coś o gładkim liściu, no to można zmywać i tak dalej, walczyć. Wiesz, że to jest mało, mało realne. Ja mam olbrzymią, starą choję, która regularnie jest atakowana. No i mają chrząszcza. Raz dostałem larwę, raz dostałem biedronki. Poradziły sobie błyskawicznie. Jest ten wełnowiec, ale jest równowaga i to działa. Czyli takie rzeczy są możliwe już, nie? Są. Wszystko zależy od ilości. Okej. Oczywiście, ja mogę sobie kupić to pudełko na tą moją jedną choję i nie patrzeć na efekt ekonomiczny, ale my w swojej produkcji, na przykład roślin pod zimowanie, cała kontrola wciornastka, cała kontrola mszycy, wszystko jest biologicznie. To są te uprawy, gdzie jeżówki są sadzone w lipcu i wędrują do chłodni w koniec listopada. Cała ochrona jest biologiczna. Jest tak, czy coś dyrektor niedoinformowany tak, jest? Tak, jest tak, ale jest, też to, co pan powiedział, najważniejsze jest to po pierwsze przy ochronie biologicznej znać historię gospodarstwa, prowadzić, znać szkodnika, z którym ma się do czynienia i prowadzić jego systematyczny monitoring. Bo przy biologii całym kluczem właśnie to, żeby ona skutecznie zadziałała, jest to, aby wiedzieć, gdzie ten szkodnik na naszej uprawie się pojawia i zareagować w odpowiednim momencie. Bo jeżeli mamy już cały tunel w przędziorku, to już jest za późno na biologię. Jeżeli pojawiają nam się ogniska, to jesteśmy w stanie niewielkimi ilościami drapieżnych roztoczy to opanować. I w miarę szybko opanować. No i to jest jedna z informacji bardzo istotnych, że biologia rzadko kiedy nadaje się do działania interwencyjnego. Tak. Natomiast wiemy jedno, że jeżeli będziemy mieli ten świat biologiczny bardzo bogaty w naszych powierzchniach uprawowych, to zagrożenie nie będzie takie, jak tutaj kolega wspomniał, że zorientujemy się znienacka, że cały tunel mamy w przędziorku. To będzie wręcz niemożliwe. Ten przędziorek może się tam pojawić, ale jeżeli będą grzyby, bakterie rozwijały się tam i szukały cały czas tego pokarmu, tej chityny, tych różnych cukrów, które się gdzieś tam będą przedostawały, cały czas będą to na jakimś poziomie, które będzie już ograniczał To jest nasze doświadczenie. Tak. W ogóle całe myślenie o mikrobiologii u nas w firmie wzięło się te 15-20 lat temu, kiedy wprowadzałem pierwsze efektywne mikroorganizmy, bo proszę państwa, są dwa kierunki w produkcji ogrodniczej. Ten najczęściej spotykany w monokulturach warzywnych, czyli maksymalna sterylność. Pracownicy wchodzą przez specjalne stacje dezynfekcyjne, tam się nie może nic pojawić.
U nas jest tak samo, rośliny z laboratorium czyste, szklarnie dezynfekowane, szkło i aluminium. Pracowników przygotowujemy i to higiena zawsze ma sens. To, proszę Państwa, jest podstawa w każdym gospodarstwie, ale różnorodność roślin u nas jest tak duża, że nie byłem w stanie zapewnić stuprocentowej czystości, takiej mikrobiologicznej i szkody patogenicznej. I zastanawiałem się, w którą stronę pójść. I powiedziałem, ok, spróbujmy w drugą stronę, czystość, bo to nie mówimy. Nie mylimy brudu z taką czystością, sterylnością, z higieną. Higiena uprawy. Z higieną uprawy. I wtedy mówię tak, my mamy wszystko czyste, to zajmijmy to środowisko czyste, wydezynfekowane, wysterylizowane, torfy sterylne z natury czymś, co już będzie w tym środowisku, zanim zajmą nam zanim pojawią się jakieś patogeny. I to w jakimś stopniu zadziałało. Wtedy były dostępne tylko te zwykłe EM, efektywne mikroorganizmy. Mieszanka bardzo taka o szerokim działaniu. To się dzisiaj bardzo mocno zmieniło, bo mamy bardzo dedykowane preparaty o konkretnym, szczegółowym zadaniu. Ale wróćmy teraz do pytania, tutaj kolega poruszał mi, że możemy mieszać. Z tym mieszaniem to jest tak trochę, my osobiście tutaj mamy wątpliwości, prawda Marku? No myślę, że tak i bardziej zastanawiamy się, jak tutaj nie mieszać, czyli jak nie korzystać z tych informacji, które producent danego preparatu biologicznego nam przekazuje, że można to mieszać z tą chemią, z tamtą chemią, z nawozami i tak dalej. Dzisiaj trzeba być bardzo ostrożnym w tym temacie i zrównoważyć to, rozeznać według własnego gospodarstwa i własnych zasad, jakimi się posługujemy. Mamy bardzo często koncentraty nawozowe, czyli preparaty wysoko skoncentrowane, gdzie dodanie preparatu biologicznego już będzie bardzo niekorzystnie oddziaływało. To inaczej zupełnie jak oprysk, jakiś chemiczny na uprawę, gdzie jest już biologia zasiedlona, to inaczej to działa. Z kolei też mamy dozowniki proporcjonalne, tak zwane dozatrony, z których korzystamy. Korzystamy przy nawożeniu, korzystamy przy opryskach chemicznych. Tutaj też nie możemy tego łączyć, ponieważ też to są zbyt duże koncentracje i będzie rodziło to zbyt wiele problemów. Właściwie to zabije nam tą biologię. Tak można powiedzieć na dzień dobry. Więc tutaj trzeba rozważyć czyste linie, specjalny opryskiwacz do tego, specjalne po prostu podejście. Jeżeli sobie to zbudujemy, to na pewno będzie to łatwo. Tak. Czyli takie nasze praktyczne zalecenie byłoby takie, aby jeżeli ktoś z Państwa zaczyna stosować preparaty mikrobiologiczne, jednak stosował je w formie czystej bądź mieszanek tychże preparatów mikrobiologicznych, nie mieszał je z pestycydami, nie mieszał je z innymi, nawet ze skoncentrowanymi nawozami. Być dopiero, może koledzy mają też inne informacje. Ale to jest takie praktyczne, to jest możliwe. My tak. Wiemy, że to jest możliwe, wy tak. Też wiecie, bo ludzie pytają o to. Natomiast ja myślę, że w skali gospodarstw zajmujących się roślinami ozdobnymi bezpieczniej jest tak zacząć, to trochę jak z tymi substratami, o których rozmawialiśmy. No można pójść od razu w beztorfowe, ale lepiej zacznijmy redukować. Tak samo tutaj byśmy powiedzieli... My mamy bardzo dużo małej sadzonki na niewielkiej powierzchni i my musimy być bardzo ostrożni w tym temacie. Stąd też nasze takie zachowawcze podejście do tego tematu. I niekiedy oczywiście będzie to możliwe, ale lepiej jest być dmuchać na zimne i być ostrożnym. Takie pytanie z krótką odpowiedź proszę. Zalecacie coś, sugerujecie, czy możecie powiedzieć, że 100% macie pewności, że można rzeczy mieszać, czy byście się skłaniali do naszej sugestii? Czy jeżeli chodzi o preparaty mikrobiologiczne, to bym zawsze do tam dystrybutora czy producenta o tabelę mieszania, jaki ma być okres karencji między jakimi zabiegami chemicznymi. Jeżeli chodzi o mieszanie, to je pestycydy klasyczne, chemiczne właśnie z tą miedzią, siarką czy z tymi substancjami razem jak najbardziej, ale nie jeżeli chodzi o mikrobiologię samą z pestycydem, to nie, bo to też no,
jakoś tam nie ma sensu. Ma sens jak najbardziej, jeżeli przestrzegamy tych karencji, jakie mają być w okresie, bo ta mikrobiologia to też jest zupełnie inny mechanizm działania i przełamujemy te odporności od chemii, które się pojawiają. Więc czasem, pomimo że w teorii nie widzimy tego interwencyjnego takiego efektu, to jednak pewien schemat, którego używaliśmy jednej grupy chemicznej, został przełamany i przez to cała ochrona będzie nam lepiej wychodzić. Tylko to właśnie tak całościowo trzeba podejść do tematu. Nie tak, że popryskałem i okej, załatwiona sprawa, tylko no tu jest kolejny problem całościowo, mądrze. No cały czas wymagany od nas jest ten wysiłek intelektualny, który pozwala zachować młodość. Przemek, jakie jest twoje zdanie? Moje doświadczenie podpowiada, że wielokrotnie mieliśmy dobre efekty przy mieszaniu, szczególnie niektórych preparatów. Natomiast też doświadczenie podpowiada mi, że nie wiemy wszystkiego dokładnie. I mamy jeden preparat, który mamy bardzo dobrze przetestowany w różnych okolicznościach i mamy z nim jeden przypadek, w którym nie daliśmy rady uzyskać efektu, którego byśmy się spodziewali, czyli pozbyć się opuchlaka. I okazało się, że po zrobieniu analizy podłoża, w którym uprawa była, mieliśmy tak wysokie poziomy chemii, że to jest coś, co bezpośrednio wiążemy z tym niepowodzeniem. Także generalnie jestem bardzo ostrożny i ja klientom mieszania nie zalecam. Kuba, co ty byś powiedział na ten temat? Tutaj na pewno kwestia chemii i biologii to jest dosyć nowa dziedzina, na pewno nie zbadana do końca przy ilości biologicznych preparatów czy biologicznych gatunków, które mamy, ale na pewno jeżeli chodzi o profilaktykę czy jakieś wspomaganie roślin, to na pewno poleciłbym biologię, która nie tylko chroni przed zagrożeniami, ale też wzmacnia tą roślinę. Nie mieszałbyś? Nie, na pewno nie. No i mamy specyficzną sytuację, bo ja cały czas koperta wiążę jednak z żywymi entomofagami. Jak pogodzić opryski chemiczne, jak pogodzić opryski biologiczne, które gdzieś tam zwalczają część owadów, z stosowaniem entomofagów? Ja w tym momencie zgodzę się akurat tutaj z Piotrem, że ta systematyczność i wiedza na temat tego, co jest zrobione na plantacji, ma bardzo duże znaczenie. Mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o łączenie preparatów biologicznych, mechanicznych, tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o łączenie preparatów biologicznych i chemicznych, powiem tak, ale. To ale zawsze musi być. Jeżeli wiemy i mamy doświadczenie, że dany preparat możemy połączyć, ok, najlepiej na początku zrobić próbę, ale to już jest trochę wyższy poziom wiedzy i wtedy, jeżeli Państwo macie takie pytania, bo w obecnej sytuacji braku ludzi na rynku, każdy zabieg jest po prostu kosztem, zapraszamy po prostu do kontaktu, bo my tą wiedzę, jakby to powiedzieć, zbieramy, mamy też dużo własnych doświadczeń i jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć, że na przykład ten preparat biologiczny, przykładowo grzyb entomopatogeniczny na mączlika, jesteśmy w stanie połączyć z taką chemią albo z takim preparatem mechanicznym. Bo na przykład połączenie grzybów i preparatów silikonowych robi bardzo dobrą robotę, a oszczędzamy wtedy już na dodawaniu adiuwantu do tego oprysku i zauważyliśmy lepsze działanie po prostu grzybów entomopatogenicznych i lepsze ich skuteczność przy zwalczaniu mączlika wciornastka na przykład. Czyli jeżeli pozwolicie panowie, to podsumuję, bo chyba już tutaj pora na lunch dla naszych słuchaczy, może dla nas też. Biologia jak najbardziej jest możliwe, dobre zabezpieczenie upraw i profilaktyka. Potrzebna jest wiedza i tą wiedzą służycie tutaj dzisiaj naszym gościom. I nie należy się tego bać, należy to robić rozsądnie i mądrze, ale jednak korzystać, dopóki nie zastąpi nas sztuczna inteligencja, bo to się już też mocno rozwija, to jeszcze potrzebujecie tutaj tych panów. To musimy bazować na własnej inteligencji i na własnym doświadczeniu. Musimy bazować na tym. My możemy powiedzieć, że z wszystkimi tymi firmami mamy dobre doświadczenia.
sami robimy potężne ilości doświadczeń i nasi też staramy się i będziemy to coraz bardziej robili, żeby nasi przedstawiciele, doradcy też więcej tej wiedzy mieli, żeby się z Państwem dzielić. Pytania? Oczywiście, że są. Aczkolwiek większość, które przychodziło w trakcie, potem padła odpowiedź. Natomiast dwa pytania, jakie mamy pierwsze. W jakich warunkach najlepiej stosować ochronę biologiczną, rano czy wieczorem? Ochrona biologiczna... Słychać mnie? Nie słychać. Jeżeli chodzi o ochronę biologiczną, to wszystko zależy od substancji i od produktu. Niektóre produkty lepiej stosować rano. I tutaj, jeżeli chodzi o zabiegi różnego rodzaju organizmami żywymi, kiedy ma niższą temperaturę, większą wilgotność. Przykładowo preparaty na bazie grzybów, bakterii. Jeżeli chodzi o preparaty biologiczne na podłożu właśnie mechanicznym, przykładowo w dzisiaj już wspomniane silikony, to jest doświadczenie bardzo fajne z zeszłego roku. Przy udziale światła woda musi być letnia, odpowiednie ciśnienie musi być i to się składa pięć rzeczy w sumie, żeby ten preparat odpowiednio zadziałał. Co najważniejsze, powtórzę, najpierw przy silikonach trzeba zrobić próbę, żeby nie spalić roślin, żeby dobrać taką dawkę, żeby to wszystko zagrało. No i chyba właśnie poruszył Pan od razu pytanie drugie. W trakcie tej odpowiedzi się pojawiło. Na jakie parametry oprysku trzeba zwracać uwagę przy stosowaniu preparatów biologicznych? Na pewno trzeba zwracać uwagę na ciśnienie na belce i też na ilość używanej cieczy, bo przy zwykłym oprysku, który tutaj możemy wykonać, to jeżeli mamy już na produkcji zaprowadzone pożyteczne organizmy, to na przykład duża ilość cieczy może też je ograniczyć, bo może mieć negatywny wpływ. Samociśnienie potrafi 10% dobroczynków ściągnąć z roślin podczas jednego zabiegu. Na szczęście one bardzo szybko się rozmnażają i uzupełniają tą populację, ale wiele składowych ma na to czynniki. Dziękuję. I trzecie pytanie, zupełnie inna beczka tym razem. Jak dawkować sodę oczyszczoną? Jakie dawki i na co działa? No myślę, że tutaj wszystko też zależy od rodzaju produktu, który chronimy, rodzaju rośliny, rodzaju gatunków. Na pewno tutaj w świecie ogrodniczym, jak Państwo dobrze wiedzą, jest troszeczkę inaczej niż niekiedy widzimy to na opakowaniach, bo troszeczkę zawsze się obruszamy, kiedy widzimy te dane mówiące o tym, że jest to litr na hektar, pół litra na hektar, trzy litry na hektar. Nie zawsze musimy ten hektar chronić w danym momencie. Czasami musimy ochronić zupełnie inną powierzchnię. W naszym przypadku są to mikrosadzonki, czasami siewka. To też są inne dawki, to są też inne kwestie ostrożności. Tutaj potrzebne jest takie naprawdę zdrowe podejście, jeżeli ktoś chce zacząć pracę z takimi podstawowymi pierwiastkami bądź związkami chemicznymi, musi rozpocząć to od własnych doświadczeń na gatunkach. Będzie to, nie wiem, 0,05% czy 0,1%, 0,15%, 0,2%. Właściwie w świecie ogrodniczym te dawki się ograniczają, kończą na 0,3% w sumie w gruncie rzeczy. To Państwo o tym dobrze wiecie. Natomiast to wszystko zależy od tego, jaka to jest pora roku, jaka jest wielka roślina. Tu nie ma jednakowej odpowiedzi. Na jakie rośliny? Pytanie było o sodę oczyszczoną. Moje doświadczenie, które widziałem, stosują niektórzy sodę oczyszczoną do zwalczania wątrobowców. Z tym, że wtedy jeżeli uprawa jest mocno zarośnięta, one zabijają te wątrobowce, ale trzeba pamiętać, że soda oczyszczona bardzo intensywnie podnosi pH. I tutaj tak mamy też, musimy rozróżnić, czy zwalczamy te wątrobowce między roślinami, czy na pustej przestrzeni. To niekiedy o tym się nie mówi, tak. A to jest dość istotne, bo podaje się powiedzmy jakieś stężenie, a okazuje się, że chodziło o to, że zwalczamy to na powierzchni uprawiowej, na stołach, na matach, gdzieś tam w kątach, tak? A zupełnie inna sytuacja jest w roślinach. Czy któryś z Was zna jakieś bliższe zalecenia, spotkał się z stosowaniem sody? Nie.
Ja myślę, że to wraca, ponieważ brak pestycydów będzie ponownie z mojego doświadczenia mogę takie... powiedzieć, że będzie to stężenie między powiedzmy 0,1 a 0,2%, więc tutaj od tego trzeba by zacząć, ale tak jak mówię, być bardzo ostrożnym, robić próby. My też wychodzimy od prób, nigdy nie robimy to na jakimś tam stole całym, na całej odmianie, tylko robimy próby na gatunkach, na odmianach. I to bardzo szybko się okazuje, czy no jest często, efekt. Często takie pytania wychodzą również z tego powodu, że bardzo dużo informacji dzisiaj w internecie, a również w literaturze pochodzi z tego obszaru amatorskiego, jakichś tam upraw biologicznych, mniej lub bardziej profesjonalnych. Ludzie szukają różnych rozwiązań i sięgają zazwyczaj po te rzeczy, które są dla nich dostępne. I nie jest w tym tak, nic pojawia złego, się potem cynamon nie jest w tym nic złego, ale trzeba być krytycznym w stosowaniu tego. Czy jeszcze mamy jakieś pytanie? Czy mamy jakieś pytanie z sali? Witam, dzień dobry. Generalnie w swojej szkółce w zasadzie sporadycznie używam chemię. I teraz mam takie pytanie, głównie do panów z Vitroflory i do pana Przemka. Stosuję ochronę biologiczną. Coś się dzieje, muszę miejscowo użyć jakiś preparat chemiczny, ponieważ coś mnie tam zaczyna powalać. Robi się bałagan. Czy są jakieś badania, czy mają państwo jakieś doświadczenia, jak wychodzi takie zastosowanie środka chemicznego przy prowadzeniu ochrony biologicznej cały czas? I u pana Przemka, macie bardzo dużo preparatów bazujących na glomusach, na mikoryzach wewnętrznych. Jak roślina reaguje na zastosowanie nawet jednorazowo chemii, zwłaszcza chemii systemicznej, bo tutaj tak jakby te więzi całkowicie ulegały zerwaniu. To może po kolei ja spróbuję odpowiedzieć, jeżeli mamy zagrożenie i musimy zareagować już, po prostu reagujemy. Tym interwencyjnie, co mamy dostępnego, tak? Jeżeli musimy ochronić naszą produkcję, to z czego żyjemy, to nie ma tutaj zastanowienia. Natomiast po likwidacji zagrożenia od razu wracamy do biologii, od razu zasiedlamy po to, aby ta biologia się dalej rozwijała i niejako kończyła robotę z tym zagrożeniem. To nie ma tutaj dwóch zdań, nie zastanawiamy się. Mamy te środki, znamy je, mamy z nimi doświadczenie, pracujemy wiele lat, sięgamy po nie i robimy to. To tutaj trudno, tak? Pan Przemek. Dzięki za to pytanie. Faktycznie zwróciłeś uwagę na to, że glomusy są jednym z elementów tych naszych preparatów wszystkich i faktycznie ich rolą jest poprawienie odżywienia rośliny, wpłynięcie na to, żeby roślina była sama z siebie silniejsza, większa i lepiej odżywiona, dzięki czemu lepiej reaguje na, dzięki czemu możemy zredukować też zabiegi chemiczne. Natomiast fakt, można by się spodziewać, że chemia systemiczna może wpłynąć na jakość glomusa w komórkach korzenia, ale muszę powiedzieć, że w tym roku zrobiliśmy bardzo wiele, u wielu producentów doświadczeń w roślinach ozdobnych z preparatami takimi głównie mikoryzowymi i nie wydaje, a ponieważ chemia jest jakby wciąż tradycyjną metodą radzenia sobie z problemami, czyli u większości naszych klientów ta chemia była regularnie stosowana. I powiem szczerze, że nie spotkałem się z sytuacją, w której widziałbym, że jakość działania tych naszych podstawowych preparatów została w jakikolwiek sposób przyhamowana. Tak? Czyli rośliny nadal korzystały z tego, co im daliśmy na początku. Tak? To ewidentnie. Dobrodziejstwa mikrobiologii. Dodatkowo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie chemiczne środki muszą mieć jakiś taki bardzo negatywny wpływ. Oczywiście. Na przykład bardzo często używany jest prewikur do pracy z młodymi roślinami.
I mamy też tutaj bardzo dobre doświadczenie. Wiemy, że Previcure ogranicza w pewien sposób działanie na przykład naszego klozera, ale nie zabija. I ten klozer jest na tyle silny, te grzyby, które są w preparacie klozer, są na tyle silne, że one szybko wracają do normalnej kondycji i utrzymują się w tym. Proszę Państwa. To jest taki olbrzymi blok tematyczny, że moglibyśmy tutaj, podejrzewam, kilka godzin dyskutować i nie wyczerpalibyśmy tematu, ale myślę, że wystarczy na dzisiaj. Dziękujemy za cierpliwość tym, którzy wytrzymali z nami. Tak jak już mówiłem wielokrotnie, wszyscy panowie są do dyspozycji. Korzystajcie z tej obecności. Jak najlepiej wykorzystajcie ten czas, bo macie ich wszystkich tu na miejscu i nie musicie gdzieś jeździć, pisać maili, możecie bezpośrednio się informować. Dzięki panowie serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę.